zamek Krzysztof Porwujecie był największą budowlą tego typu w Europie, dopóki nie powstał pałac we Francji Versailles. Stanowił tu największe zaplecze gospodarcze, ponieważ dzięki właśnie rodzinie Krzysztofa Ossolińskiego i zamkowi Krzysztopór rozwinęła się właśnie ta miejscowość Ujazd. Powstały tu różnego rodzaju zakłady kamieniarskie, rzeźbiarskie, powstały tu w okolicy kamieniołomy, także ten pałac, ta budowla miała duże znaczenie dla ówczesnej gospodarki. Miał on przypominać rok kalendarzowy, 365 dni, to 365 okien w naszym pałacu, 12 sal palowych, 12 miesięcy, 52 pokoje, to tygodnie w roku kalendarzowym, 7 bram, 7 wyjść, to 7 dni tygodnia, 4 pory roku, to 4 wieże znajdujące się w pałacu. Ciekawe u nas były również stajnie, ponieważ posiadały marmurowe żłoby, kryształowe lustra, a konie ponoć miały złote podkowy. Zamek nazywa się Krzysztopór, to dwie płaskorzeźby zdobiące wejście do pałacu. Krzyż z jednej strony to symbol wiary, a po drugiej topór to herb rodziny Ossolińskich. To jest allozaur o imieniu Gerard, na cześć odkrywcy swojego pana doktora Gerarda Gierlińskiego. Gerard był pierwszy, ale nie pierwszy lepszy. On zapoczątkował tutejsze odkrycia. Po odkryciu na tak zwanej czarci stopce śladu ludzie zaczęli tłumnie zjeżdżać do Bałtowa, chcieli zobaczyć, jak trop wygląda. Potem postawiliśmy model dinozaura. Tysiące ludzi chciało obejrzeć, jak wygląda model. No więc mamy Park Jurajski, gdzie już 350 tysięcy ludzi rocznie przyjeżdża zobaczyć, jak wyglądają te zwierzęta żyjące w czasach no bardzo, bardzo, bardzo odległych. Same badania nad starożytnym hutnictwem żelaza mają już ponad 50 lat. Okazało się, że na terenie Gór Świętokrzyskich mamy do czynienia z setkami tysięcy pieców dymarskich, których pozostałości w formie kloców żużla możemy obserwować do dziś nie tylko w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, ale również licznie występują w formie pozostałości po piecowiskach, czyli starożytnych hutach na polach uprawnych. Te setki tysięcy pieców pracowały, można tak to określić, w przybliżeniu 2000 lat temu, ale tak naprawdę ten czas nazywany jest przez archeologów okresem rzymskim i przypuszczamy, że okręg metalurgiczny w Górach Świętokrzyskich funkcjonował około 300 lat. Okres ten nazywany też inaczej okresem wpływów rzymskich, no poświadcza, że zarówno Góry Świętokrzyskie, jak i Nowa Słupia w tym czasie, oczywiście nieistniejąca, miały duże znaczenie. Duże znaczenie z powodu przypuszczalnie handlu wymiennego, który prowadzono tutaj w związku z uzyskiwanym żelazem. W ciągu pracy tego ośrodka wyprodukowano go prawdopodobnie 8 tysięcy ton. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy na tym terenie zamieszkiwali Helizjowie, Chariowie czy Nachanarwalowie, te wymieniane właśnie przez historyków rzymskich plemiona, ale fakt, że przypuszczalnie istniał tu silny ośrodek władzy, który odpowiednio zarządzał uzyskiwaniem właśnie tego żelaza i przypuszczalnie również jego dystrybucją.